hasło Wójka Kosowska. W związku z tym problemy obciążenia dróg rolna Tatarzyńska. Duże obciążenie. Pytam, czy są prowadzone rozmowy, bądź już zapadły jakieś decyzje, połączenia ulicy Nadrzecznej z Nadutratą. Mianowicie tam jest jeszcze dość duży odcinek drogi utwardzonej, asfaltowej, ale jest pewien odcinek, który chyba już jest w gminie Lesznowola, który nie pozwala, jak mi się wydaje, połączyć się z ulicą Nadarzyńską. Nie, przepraszam, Nadutratą. Nadutratą z Nadrzeczną. Czy tam się planuje, czy są rozmowy prowadzone, czy to, bo ten odcinek, ja nie wiem, w setkach metrów tylko jest, nie ma kilometra nawet, wymaga jakiegoś utwardzenia stałego. Czy ten problem tak, jest ja znany gminie? Tak, znany jest ten problem. Hasło Wólka Kosowska, która tak, nie jest. Wólka Kosowska, tak zwana, już powiem brzydko, żeby nie być posądzona, sławna droga dla Chińczyków. Proszę Państwa, ja powiem tak, pomysł gminy na rozwiązanie tego tematu było zrobienie ulicy Klonowej. I dlatego tak mocno parliśmy i nacieraliśmy na powiat, żeby nawet gotowi byliśmy dokładać duże pieniądze do tego, żeby ciąg drogi Klonowej, czyli tam przez jednostkę wojskową starą, a później ulicą Klonową do trasy S8 wykonać. Po pierwsze, ona przebiega w miejscach słabo zabudowanych. Po drugie, włącza się bezpośrednio praktycznie w obwód, tę serwisówkę S8, a potem do serwisówki i powinna ściągnąć ruch zarówno z ulicy Klonowej, Wierzbowej, ale również nad Utratą. W momencie, kiedy udrożnimy ten odcinek, o którym Pan mówi, zafundujemy ogromny ruch mieszkańcom Walendowa drogą nad Utratą. I chcąc uniknąć tego, czyli ruchu na ulicy Powiatowej, droga powiatowa nad Utratą, gdzie mamy bardzo niebezpieczny wyjazd przy słabym karbiku do trasy 733 chyba, i też prowadzimy rozmowy z wojewodą, z marszałkiem oraz z powiatem pruszkowskim, żeby wykonać tam rondo. Druga sprawa to jest zdjęcie obciążenia ruchu z ulicy Rolnej, tak? Ale również, żeby nie uciekali nam Wierzbową, bo zrobiliśmy ten objazd do ogrodów w Walendzu. To wszystko chcielibyśmy załatwić jednym tematem, mianowicie zrobieniem trasy dla nich drogi klonowej. I ta inwestycja powiatu ruszyła. Późno, bo późno, ale ruszyła. Ulica Klonowa jest wykonywana. Zdejmowane są te płyty monoskie. Już zrobili ten przejazd do w kierunku powiatu kasyczyńskiego. Tam też brakuje kawałka, które oni powinni położyć. I powiem szczerze, bardziej mnie jako wójta dbającego interesy mieszkańców interesowałoby, żeby oni poszli z nami na współpracę i wykonali możliwość, że tak powiem, objeżdżenia tych naszych trzech ulic, bo my złożyliśmy również wniosek do powiatu o przejęcie drogi nad Utratą, żeby to się stała droga gminna. I niekoniecznie jestem zainteresowany jako wójt i myślę, że my jako gmina, żeby ten odcinek tam wyrażnić. Powiat wykonał tą wschodnią, dokonał tych przejazdów. Z jednej strony dla mieszkańców niektórych miejscowości jest to ok, fajna sprawa, ale tak naprawdę dla ruchu tranzytowego przez gminę lepszą byłoby to obwodnica ulicy Klonowej. Ją sobie tam wymyśliliśmy w pewnym momencie i teraz nam powiat ją wykonuje. To powinno naprawdę zabezpieczyć interesy nie tylko mieszkańców ulicy Rolnej, ale również Wierzbowej i mieszkańców ulicy nad Utratą. Proszę. Przepraszam, jeszcze przypomniało mi się ulicę Nadarzyńską z ulicą chyba tam wschodnią, czyli Atracją, tak? Tak. Przedłużenie jakby łączy ulica Dworska. Ona jest tam tak. Bardzo wyboista. Czy to się planuje? Tak, planujemy zrobić. To, tak. Bo czasami ale tu zablokowana była rolna, żeby gdzieś pojechać. Tak. Tak, chcemy wykonać ulicę Dworską, natomiast zależało nam najpierw na udrożnieniu tego odcinka do ulicy Klonowej, bo jak się ludzie nauczą, że tak powiem, jeździć nam pod domami, to będą jeździli. To jest teraz to, co na Magnolii mamy, tak? My zrobiliśmy objazd w bardzo dobrej wierze, ale to, co mają mieszkańcy ulicy Magnolii, no to jest po prostu dramat w tym momencie. On się oczywiście skończy. I teraz cały pomysł jest taki, ponieważ wykonawca, ostatnie rozmowy z wykonawcą, najpierw mówili, że trasa S8 zostanie udrożniona całkowicie do Warszawy na gwiazdkę, tą gwiazdkę to zaznaczam,
bo też się zapytałem, jak powiedzieli, że na gwiazdkę, to na którą. A teraz twierdzą, że jeszcze w listopadzie już będziemy jeździli trasą górną. I trzeba bardzo pomyśleć, rozważyć, w jaki sposób na czasowo, na wyłączenie przynajmniej jednego wjazdu na ulicę Magnolii, żeby ludzie się odbili i nauczyli jeździć do obwodnicy i wjeżdżać na trasę główną, bo się już przyzwyczaili. Pruszków już tamtędy jeździ, tak? Zaczynają, już nie mówię, że cały nadarze. Pruszkowska już się tam nie da wyjeżdżać. Tak, tam się zrobiła autostrada. No my tą drogę wykonaliśmy w dobrej wierze, bo musieliśmy to zrobić, bo byśmy mieli cały nadarzem zakorkowany, ale mam świadomość, że za dużo wyborców na Magnolii z Wolskiego nie będzie po tym ruchu, tak? No, a Jodła też. Zablokowana cała jest. Tak, tylko że tamten odcinek, tu się udało nam dogadać z Michałowicami, bo zrobiliśmy to wspólnie z gminą Michałowice, bo tam oni mieli przed mostkiem, mieli tam swój fragment. I tutaj z wójtem Grabką udało się dogadać, oni wykonali za swoje pieniądze część i naprawdę, no to jest teraz kawałek bardzo ładnej drogi. My to się staramy zabezpieczać, budujemy tam, Państwo widzą, no, czyli po dziesiątkach progów zwalniających, stawiamy tym ludziom lampy, no coś im próbujemy, że tak powiem, się zrewanżować za te utrudnienia, no ale życie jest życie. Natomiast ten odcinek, który na wprost, tak jak się skręca na Magnolii, na wprost w kierunku... To jest droga prywatna i droga Brwinowa i Brwinów ma jeszcze do tego problemy z własnością. I dopiero jak Brwinów ureguluje, w przyszłości to wykonamy, tak? Ale myślę, że wtedy już aż tak wielkiej potrzeby nie będzie, chyba że dla mieszkańców, którzy tam będą się budować. Na razie mamy ten objazd. No, takich dróg, które mają pomóc objeżdżać wybudowane S8 jest dużo. Cały ciąg Agrestowa-Wojskowa. No, Wojskowa to jest ulica, ktoś by powiedział, no zrobili Wojskową w polu, tak? Tam jeden człowiek się wybudował, to on los na loterii wygrał, bo się budował w szczerym polu, kurna, nie miał nic, nawet dobrej gruntówki i nagle mu ścieżkę rowerową wybudowali, a do tego jeszcze drogę asfaltową. No to oszalał chyba gościu, kurczę. Ale chodziło o to, żeby mieszkańcy Rózca mogli wyjeżdżać poprzez ulicę Klonową, wtedy jeszcze mogli omijać budowaną tam przy tym George, ten zjazd budowany w kierunku S8 do Warszawy. Ulica Przejazdowa w nadarze, od początku, która powstała. Dzisiaj trochę odciąża ruch na ulicy Sitarskiej. Nawet nie trochę, bardzo. Tam jest ruch non-stop przy cmentarzu, to co wybudowaliśmy. Więc to są naprawdę drogi, które ułatwiają nam komunikację. Przejazdowa, która lada moment będzie uzyskała utwardzenie z destruktu. To są drogi, które mają nam rozbudowywać ten ruch na tych drogach powiatowych, na tych drogach głównych. No, mam nadzieję, że to się sprawdzi z czasem. A nowa działka i basen? Skrzyniówka? No proszę Państwa, sławetna sprawa. Ja Wam powiem, to historia naprawdę na dobry film sensacyjny. 13 lat gmina walczyła o działkę w Skrzyniówce. Tutaj jest Pan Andrzej Pietrzak, radny, który jest ze Skrzyniówki, sołtys Skrzyniówki. I on doskonale między działkową a Pruszkowską. Przy składzie budowlanym, dokładnie. I teraz udało nam się po 13 latach, to jeszcze świętej pamięci Janusz Grzyb zaczynał, ta walka trwała tam z Agencją Rolną, tam się zmieniały te instytucje. Byliśmy chyba za 2 tygodnie temu, udało nam się podpisać jeszcze porozumienie za darmo o wartości 5 milionów 3,5 hektara prawie gminę przejęła. My mamy już tam gotowy plan, mieliśmy i mamy gotowy plan na działkę rekreacyjną, ale powiat nieformalnie zgłosił się do nas z propozycją, ponieważ buduje powiat basen powiatowy przy Liceum Komunińskiego, zgłosił się z propozycją, że za 1 000 000 zł, żebyśmy dołożyli, nasi mieszkańcy będą mieli trochę taniej, łatwiejsze wyjście i tak dalej. No więc głowa pracuje, stwierdziliśmy, że jak oni chcą tylko 1 000 000, to my damy 2 000 000 i działkę i niech postawią basen powiatowy i utrzymają, ale na Skrzyniówce. Bardzo dobrej lokalizacji. Pruszków ma blisko, my mamy blisko, Brwinów ma blisko, 5 szkół w pobliżu. Kurde, no czy jakiś problem, tak? Idealne miejsce. No ale okazało się, że to już takie nie jest tak za bardzo, ponieważ oni mają dostęp do dotacji, bo na razie dotacja jest wstrzymana. Z Ministerstwa Sportu, tak naprawdę jest to basen dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego, o czym nam do końca nie powiedziano. No i szereg innych uwarunkowań.
na razie, że tak powiem, odpuściliśmy. Jeżeli Pruszków dostanie, powiat dostanie to dofinansowanie, pewnie postawią tam. Jeżeli tego dofinansowania nie będzie z ministerstwa na szkołę mistrzostwa sportowego, czyli związaną z profesjonalnym uprawianiem pływania, to możemy do tematu wrócić. Działka jest, czeka, proszę bardzo. Ale to nie jest jedyna szansa na basen, bo jest jeszcze szansa na basen kryty, proszę Państwa, w Wolendowie, ponieważ podpisaliśmy porozumienie wstępne, list intencyjny, mianowicie z Robertem Lewandowskim. Temat w ciągu tygodnia się powinien zamknąć, przynajmniej tak nas na razie informują. Robert Lewandowski i spółka, czyli pewna grupa, nazwijmy to biznesowa, chce wybudować ośrodek Akademii Futbolu Roberta Lewandowskiego. Szukają działki. My mamy taki teren, bardzo duży w Walidowie, który częściowo tam przy domach socjalnych, który częściowo już sobie zagospodarowujemy i chcemy w przyszłości postawić tam szkołę z oddziałem przedszkolnym, bo Walendów jest tym miejscem, które bardzo dynamicznie się rozwija, ale i tak mamy tam dużo terenu. Mnie się to spodobało. Zaproponowaliśmy im dzierżawę i oni tam chcą wybudować hotel, internat, wybudować trzy boiska czy dwa boiska, w tym jedno pod balonem, naturalne i sztuczne, i basen kryty wraz z całą rehabilitacją. Tak. Basen do rehabilitacji, tak. Nie, ale też i do rehabilitacji. Dlatego, że u nas bardzo potrzeba jest basenów, które... Rehabilitacyjne. ...żeby osoba, która jest na... Ale tak, nie chcemy zrobić w naszym ośrodku zdrowia. Dobra, taki basen. Tak, rehabilitacyjny, tak. I teraz, jeżeli to się uda, porozumienie mówi jasno. Nasi mieszkańcy mają możliwość korzystania za rozsądne pieniądze z takiego obiektu. Czyli to nie będzie obiekt zamknięty, tylko to będzie obiekt udostępniony również dla mieszkańców. Taki list intencyjny podpisaliśmy. Czekamy tylko na ostateczną decyzję głównego oddziałowca, czyli samego Roberta Lewandowskiego. I być może lada moment taka decyzja zapadnie. Ale jak to w życiu bywa? Jak my wykazaliśmy dobrą wolę, to pojawił się służebiec, który też by chciał. No i teraz trwają rozmowy, czy służebiec, czy nadarzy. Zobaczymy. W każdym razie propozycja jest. Basen jako taki będzie też budowany w Książenicach. Legia buduje. Tylko już niestety nie na terenie gminy Nadarzyn, ale całkiem blisko. I też podejrzewam, Legia będzie chciała zrobić to również ogólnodostępne pewnie, więc no jest duża szansa. Natomiast ja powiem tak, basen kryty jest bardzo dobrą inwestycją, ale robiliśmy takie badania, nie przy 15 tysiącach mieszkańców. Żeby się to zwróciło, musi być około 40 tysięcy mieszkańców w danej gminie, nazwijmy to. To jest raz, żeby się ekonomicznie sprawdziło. Dwa, problem budowy to jest jedno. Można pozyskać fundusze, wybudować. Ten basen w Pruszkowie ma kosztować 21 milionów. Najmniej. Myślę, że będzie więcej. Natomiast potem trzeba to utrzymać. I to są też ogromne pieniądze. Jeżeli my w tym roku, jeżeli my w budżecie przeznaczamy około 4 milionów złotych średnio, GOS, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i tak dalej, to musielibyśmy drugie tyle dołożyć do utrzymania basenu rocznie. A więc 8 milionów, 4 miliony to jest ulica Żwirowa albo ulica Główna w Rójstwie. Nie stać nas na dzień dzisiejszy na takie pieniądze. Myślę, że trzeba poczekać. Spokojnie, mamy inne ważniejsze rzeczy. Natomiast jak nam ktoś wybuduje i utrzyma, jesteśmy otwarci na współpracę. Już kiedyś właśnie tak zasygnalizowałem, że tu okolica i w ogóle Nadeszna ma przepiękny drzewostan. Bardzo dużo starych, pięknych drzew. I prosiłbym bardzo o zachowanie ich, o cięcia sanitarne, suchych gałęzi i tak dalej. No i sadzenie nowych. Z tego co widzę, to chyba coś tam było nie tak zrobione, bo większość jest sucha. Na posterunku? Nie tylko, ale jak do Pruszkowa się jedzie też tam obizali tych balonów właśnie tych, bo jest też tam kilkanaście tych drzewek jest. I słucham? Tak. Tak, ale jest strasznie. Wilgocem. Bo podejrzewam, że dowcip polega na czym? Trzeba wykorzystywać te wilgoci jesienną i wiosenną. I wokół drzewa musi być zagłębienie. Tak. Bo jeżeli normalnie rośnie, i żeby potem podlewać wiosną, żeby one ruszyły. Bo to duże, piękne drzewa, ale one wymagają dużo opieki.
No ale te stare, te derby, to wszystko tam właśnie, jak się jedzie koło ptaka, jak to kiedy... Znaczy, ja powiem Państwu tak, że tu się z Panem zgadzam zdecydowanie. Moją ogromną satysfakcją jest to, oddajemy 13 w tą sobotę terenie zielone, zagospodarowanie terenem zielonym na działce w Wolnicy. Tam jest boisko piłkarskie, plac zabaw, dzieci, siłownia zewnętrzna, parking i tak dalej. Proszę Państwa, to jest pierwsza inwestycja, przy której nie wycięto żadnego drzewa. Żadnego. Mało tego. Nam się udało ten drzewostan, który jest, wykorzystać fantastycznie w tym miejscu. Tam jeszcze w sumie stworzyć taką altankę i inne. Przy placu zabaw, plac zabaw na otwartym terenie, bez drzewa, wygląda smutno, bo to jak pada niemiło, jak świeci słońce, też się nie da wytrzymać, tak? No, drzewa jak gdyby, oczywiście, że ma Pan rację, trzeba dbać, ale problem, i to też jest do rozwiązania problem, jest taki, że jeżeli firma robi inwestycje, musi wykonać i wycina przy tym drzewa, dostaje pozwolenie, musi wykonać odpowiednią ilość nasadzeń. I najczęściej to się odbywało tak, że no, dostawała zgodę, wykonywała nasadzenia. I tu się z Panem zgadzam, że czasami te nasadzenia były robione, mówiąc krótko, po taniości, niezbyt chlubnie, niezbyt fachowo, tak? I może trzeba się zastanowić, żeby jednak bardziej rozmawiać z firmami w tym kierunku, żeby płacili pieniądze, a nasadzenia będzie wykonywała gmina, która wtedy będzie brała za to odpowiedzialność, tak? Bo tak to zawsze każdy powie. To znaczy, oczywiście my to sprawdzamy, to się tak nie odbywa, jeżeli te drzewa wyschną, zeschną albo się nie przyjmą, mają obowiązek to powtórzyć, tak? Ale jeżeli tego jest dużo, a jest 4 czy 5 pracowników referatu ochrony środowiska, nie jesteś w stanie wszystkiego naraz i od razu wychwycić, no. Inna sprawa, jeżeli masz firmę, która przychodzi, robi nasadzenia, wybierasz, potem ci jest łatwiej ich pociągnąć, że tak powiem, do odpowiedzialności, żeby oni to poprawili. Taką sytuację będziemy mieli na przykład na pastewniku. Sam mam wątpliwości. Firma powiedziała, że to się przyjmie. Mamy okres gwarancji. Zobaczymy. No, każdy teren też jest inny, Pan wie, tak? Na pastewniku też bardzo, tak? I też inne... No nie wyjdzie, ale nawet Pruszkowskie, te przy Pruszkowskiej nasadzenia to nie są nasze, tylko powiatem. Tak, znaczy drzewa w pasie drogowym, powiatowym nie są naszymi drzewami, więc no nie my o ten pas drogowy dbamy. To też jest... jakby nie było, szkoda pieniędzy, szkoda pracy. No ale to jest właśnie to, co mówię, tak? No, często mieszkańcy mają z tym problem, sam miałem jeszcze 8 miesięcy temu, ze zrozumieniem pewnych rzeczy, no życie jest, prawo jest prawem, tak? Okazuje się, że mamy kilku właścicieli na terenie gminy Nadarza, tak? PG ma swoje, że tak powiem, instalacje na swoim terenie wykupionym czy użyczonym, gazownictwo, inaczej wyglądają drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, ogólnopolska S8. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, przy wykonywaniu trasy S8 całkowicie przy tej trasie zostały zmienione stosunki wodne. Ponieważ do tej pory przy tych rowach, przy trasie S8 my mogliśmy podłączać swoje urządzenia melioracyjne. Budowa S8 odcięła nas całkowicie od urządzeń melioracyjnych. Nie ma zgody Generalnej Dyrekcji, żebyśmy się tam podłączyli. Czyli musimy od nowa, jak gdyby, opracowywać cały plan meliorowania tych terenów. Ponieważ nie mamy gdzie tej wody odprowadzić. Do tej pory odprowadzaliśmy do rowów przy Gierkówce, a teraz nikt nam na to nie wyrazi zgody. I zabawa zaczyna się od nowa. A czy jest jakaś rzeka, jakiś ściek, który by akurat te wody gruntowe, te melioracyjne zbierał? No mamy na swoim terenie, mamy utratę, mamy mrówkę, mamy zimną wodę, mamy cieki wodne, do których uzyskując zgodę Wód Polskich, tak, część tej wody odprowadzamy. Mamy urządzenia melioracyjne. To proszę Państwa, jest kolejny bardzo ważny element, który trzeba wykonywać. Już ta Rada Gminy takie działania podjęła. 1 stycznia zmieniło się prawo. Przeznaczyliśmy 215 tysięcy uchwałą Rady Gminy na spółkę wodną gminną. Do tej pory oni mieli pieniądze. Spółka wodna składa się z udziałowcami, są mieszkańcy, którzy mają urządzenia melioracyjne na swoim terenie. Można do tej spółki należeć, płaci się składkę i ta spółka gminna ma obowiązek o te urządzenia melioracyjne dbać, tak? Czyli te sączki drenarskie, rowy melioracyjne, etc. To są urządzenia z lat 60., 70.
albo są już zniszczone, albo ze starości, albo zasypane musieli, bo mieszkańcy budowali domy i poprzerywali te meliorację. Także stosunki wodne w gminie się zmieniły diametralnie. 215 tysięcy daliśmy, żeby pewne rzeczy otworzyć, odbudować to, co się da, tak? I to spółka robi. Działa dwóch prężnych, nie powiem, że młodych, ale dwóch prężnych prezesów. Jeden młody, jeden prawie młody. I jest sytuacja tego typu, że przeznaczyliśmy i mamy, chcemy ogłosić projekt na całkowitą meliorację gminy Nadarzyn, na odtworzenie tych stosunków wodnych, bo być może będą miejsca, w których trzeba będzie wykonać odpowiednie zbiorniki retencyjne, do których tą wodę gruntową będziemy, nadmiar tej wody będziemy odprowadzać, ale to musimy, że tak powiem, spojrzeć na to globalnie. No nie da się już po prostu tu wykopać rowu, tam wykopać rowu, a potem nie wiadomo, gdzie tam, ta jest, gdzie tą wodę odprowadzić, bo nie ma gdzie. Najpierw trzeba opracować cały projekt melioracji w gminie, muszą to zrobić fachowcy, później trzeba stopniowo to wykonywać. I kwartałami, tak, no zrobić meliorację, nie wiem, osiedla NSM-u, które ma duże problemy z podtopieniem, cały ten cykl ulic tam, Malwy, gdzie też są zaburzone stosunki wodne, ja mówię na chociażby o Nadarzynie, tak? Czy potem Kajetany, duży problem Marusiec, Stara Wieś, no to są naprawdę miejscowości, gdzie trzeba się temu przyjrzeć, opracować program i powoli działać. To by się udało to, co udało się Dezyderowi Chorowskiemu, byłemu oficerowi napoleońskiemu. Jak zobaczę, że Napoleonowi wcale nie zależy na wolnej Polsce, a nie dla Polski, dla Polaków, zabrał Manatki i jego Chłopowo i tak dalej, tamte okolice Dominowo, zupełnie zmienił klimat. Pasy drzew, to co pan mówi, retencyjne zbiorniki i tak dalej, tam po prostu jest inny kawał świata. I to by rzeczywiście była wielka, bo z wodą to jest różnie, wiosna, lato, czy tam zimą jeszcze jakiś śnieg, ale potem, latem. Tak. Ja dzisiaj usłyszałem taki, jako dowcip powiem, jeden z pracowników tak mówi, że dobrze, że mieliśmy suche lato. Ja mówię, no tak, dobrze. On mówi, wójt se poradził tak z wodą, mówi, że nawet deszcz nie pada. No coś w tym jest, no ale to mówię, na razie mamy trochę tego szczęścia, że jest to suche lato i długie, i jesień też jest piękna, więc jest, istnieje, trzeba stopniowo go rozwiązywać. Natomiast ja mówię, to jest na pewno parę kadencji, żeby to wszystko dobrze rozwiązać, bo to są ogromne pieniądze. Nie jest to, to trzeba podkreślić, nie jest to obowiązek gminy. Gmina nie musi tego robić. To nie jest, że tak powiem, nie leży w gestii Urzędu Gminy. My się tego chcemy podjąć, bo jesteśmy na takich, a nie innych terenach i nasi mieszkańcy mają z tym problem. Ale to wymaga również współpracy z mieszkańcami, bo proszę Państwa, nie oszukujmy się. Bez tej współpracy nie damy rady. Nie może gmina traktować drogi publicznej jako miejsca, z którego, jako ścieku wodnego, czy ścieku spływu wody, ani też ta droga nie może zalewać posesji, ale mieszkańcy poszczególnych posesji mają obowiązek wodę opadową na terenie swojej działki zagospodarować. Jeżeli podejdziemy wszyscy do tego poważnie, i mieszkańcy, i my jako gmina, to jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim, z odprowadzeniem nadmiaru tej wody poradzić. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli nam odprowadzać wodę na drogę, albo my będziemy robili to w drugą stronę, to się nigdy nie dogadamy i zawsze będzie istny problem. Ja mam bardzo osobiste pytanie do Wójta. Wójt jest wierzącym? Czy wierzę tak, to jak mówiłem? Czy jestem wierzący? Tak, ja jestem osobą wierzącą. Jestem ochrzczony. Jak nie wiem. Jestem katolikiem. Tak, jestem katolikiem. A ja mam drugie pytanie, a czy to ma jakieś znaczenie? Dlatego moje pytanie to bardzo osobiste pytanie. No ale pytanie, dlaczego odpowiadam? Tak. No już słyszałem tak, że tam kilka wyznań wyznaję. W każdej miejscowości, przy której powstała droga, dom już sobie buduje, tak? Żeby tam... Ale znajomość religii przeleżała wielu. Nie, to jest nie, oczywiście, że tak.
Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania w tych kwestiach, które poruszaliśmy? No proszę Państwa, i oczywiście możemy mówić, bo jest wiele takich rzeczy, które w programie jak gdyby rozwoju gminy powinny się znaleźć, tak? Drogi, kanalizacja, zadbanie o tereny zielone. Na pewno bezpodstawnie powinniśmy zadbać o to, żeby na Darze pozostał teren zielony. To sobie nie możemy pozwolić. Żadne pociągi dużej prędkości, żadne wielkie linie energetyczne. Z tym trzeba walczyć, przed tym się trzeba wystrzegać. Nie uciekniemy przed cywilizacją, ale trzeba się sobie jasno powiedzieć, że siła jest w mieszkańcach. Jeżeli coś takiego się będzie działo, to trzeba działać. I teraz dzisiaj było spotkanie, pewnie się już zakończyło, Czyste Powietrze, Ministerstwo Infrastruktury to robiło, ochrony środowiska. Mamy programy OZE. Jednym z takich pomysłów, być może na razie bardzo nowatorskich, jest tak zwany klaster energetyczny. Jest to porozumienie cywilnoprawne pomiędzy mieszkańcami, pomiędzy przedsiębiorcami, ale również instytucjami publicznymi, chociażby Urząd Gminy, Biblioteki, nie wiem, Dom NOK czy Wrażyński Ośrodek Kultury. Jest to stworzenie, to porozumienie jest niczym innym jak możliwością dzielenia się wytwarzaną energią. Dzisiaj mamy programy unijne, które umożliwiają nam pozyskiwanie dotacji na kolektory ciepła, na pompy ciepła, na foto tak. I mamy już prawie 300 mieszkańców, którzy z tego korzystają. Być może pojawią się nowe programy i w to będziemy wchodzili. Być może pojawią się również programy, które umożliwią budynkom publicznym na tego typu instalacje i to też trzeba zrobić, termomodernizację i tak dalej. I w momencie, kiedy zostaną utworzone, ponieważ akurat teraz wiem, rząd pracuje nad różnymi ustawami, to jest, jeżeli uda nam się to wszystko spiąć jak gdyby w jedno, stworzyć takie porozumienie, być może my będziemy w stanie tą energią wytwarzaną, którą nadmiar energii musimy teraz do sieci odprowadzać, będziemy się mogli dzielić. W związku z tym koszty energii będą dużo mniejsze. Będziemy mieli czyste powietrze, bardziej czyste. I w tym kierunku uważam trzeba iść. Są miasta w Polsce, bodajże 2 czy 3, które tak zwane klaster energetyczne, czyli takie porozumienie stworzyły. Wykorzystują szereg udogodnień, szereg możliwości. Rozmawiałem ostatnio z firmą Orange, oni mówili, powiem, że na razie wszystko jest na zasadzie jakichś planów. To trochę wygląda abstrakcyjnie, że tworzone są bazy, gdzie tą energię możemy przetwarzać, tak? Możemy ją pozyskiwać w godzinach nocnych, kiedy ona jest najtańsza, potem ją wykorzystywać w godzinach największego szczytu. Dzięki temu będziemy mieli tą energię dużo tańszą za mniejsze pieniądze. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia przyszłości. Państwo, nie uciekniemy od podwyżek za prąd. Jeżeli nie pójdziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii, to niedługo tak naprawdę może się okazać, że wiele rzeczy nas finansowo przede wszystkim przerośnie. W związku z tym tu trzeba być bardzo czujnym, bardzo uważnym. To, co się dzisiaj wydaje nowością, tak, jutro będzie realnym bytem. I jeżeli pojawia się szansa, to trzeba będzie ją wykorzystać. A ta szansa, myślę, pojawi się lada moment. I albo w to wejdziemy i wykorzystamy środki zewnętrzne, które na to płyną. My to już się staramy robić, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy w programie OZE, właściwie go kończymy. Ten pierwszy etap. Czekamy tylko teraz na rozliczenie, bo refinansowaliśmy ten projekt, teraz będziemy mieli zwroty. Myślę, że jeżeli to rozliczymy, trzeba wchodzić w kolejne etapy, jeżeli one się pojawią. I bez względu na to, czy to robi się za pieniądze unijne, czy to będzie robiło Ministerstwo Środowiska, trzeba takie szanse wykorzystywać. Jak będziemy mieli dużo takich instalacji, wtedy będziemy mogli próbować stworzyć spójną politykę energetyczną na terenie gminy na razie. To jest możliwe i będzie dla nas dużo tańsze. Czy w tym programie OZE do tej pory tam dość niejasno wygląda sytuacja serwisu tych urządzeń? Ja już miałem problem z pompą, tak nie bardzo było wiadomo, do kogo się zwrócić. Wykonawcy błyskawicznie to wykonali, bo ich wtedy gonił koniec roku i potem zniknęli jako tak.
lat, czy przewidujemy normalny układ serwisowy, 5 lat, kiedy mamy ten urząd? No mamy gwarancję, więc to jest, na gwarancji sprawa powinna być jasna, prosta i oczywista i ona się musi odbywać. Natomiast jest w całym tym programie, to było jakby pierwsze wejście, tak? Ja myślę, że my jako urząd też się tego uczyliśmy, bo tak naprawdę w praniu wychodziły pewne rzeczy i mieliśmy dużo zapytań, nawet bym powiedział nerwowych zapytań od mieszkańców, zresztą w pełni zrozumiały, bo okazywało się, że oprócz tych kosztów, które były, pojawiały się koszty dodatkowe, dlaczego one się pojawiały, czyli na pewno będziemy, przyznam się szczerze, że nie ja byłem przy tworzeniu umowy, tak? Zresztą podejrzewam też, że było tak, że ta umowa jest narzucona, ktoś dostajemy pieniądze, mamy to zrobić tak i tak, albo wchodzimy i bierzemy tą kasę, albo do widzenia. Więc możliwości są naprawdę niewielkie, ale być może teraz, jak się spotykamy na ZIT-cie, jest dużo zapytań, jest dużo wątpliwości i na pewno jak będą tworzone nowe umowy, nowe programy w związku z odnawialnymi źródłami energii, to myślę, że będziemy się również w stanie lepiej przyjrzeć tym pytaniom, które są i tym tematom, które są w umowach. No, trzeba je trochę lepiej konstruować. Natomiast, no mówię, no, tak długo jak trwa gwarancja, to oby się psuło na gwarancję. Dziękujemy. Dobrze. To jeżeli nie ma pytań, chyba że Państwo mają jeszcze jakieś pytania, jakieś tematy, które chcieliby poruszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za interesujące informacje dla nas mieszkańców. Jestem szczerze rada, że tak wiele się dzieje w Urzędzie Gminy Zielonej Środkowej. W Urzędzie to niewiele. Nie w Urzędzie, na terenie naszej gminy. Ja myślę o tej inspiracji, o tym motorze. No bo tam się tam, tak? Ja wiem, że musicie wyjść z zabitka. Tam był zawsze dobry duch. Także z całego serca dziękuję. Dziękuję Państwu, że przyszli, aby porozmawiać o naszych wspólnych sprawach. I już dzisiaj mogę zaprosić na spotkanie, na koncert pianistyczny młodego człowieka, który wystąpi za drugi czwartek miesiąca. Nie pamiętam daty. Dziękujemy. 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 Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję.